zostały mi kable mikro USB z tych ostatnich basów. Były USB typu C, 2A, 4A, 40W, tutaj pewnie jakieś 20 parę. Polska dystrybucja, europejska dystrybucja. Zostały kable za około 12 zł nabyte w popularnej sieci dyskontów spożywczych w naszym kraju. A więc przejdźmy do materiału. Kabelki promocyjnie za około 12 zł, mikro USB standard już odchodzący do lamusa, natomiast tych kabli ciągle jeszcze potrzebujemy, bo sporo starszych urządzeń, których nie zmienia się z dnia na dzień, jeszcze ten standard wspierają. Baseus, znany producent markowych akcesoriów, chociaż nie tylko, urządzeń również. Tak naprawdę jest to taki dobry premium Chińczyk, bym powiedział. Mamy tutaj kabel, który wspiera ten trend, który był pod koniec już micro USB stosowany, czyli double side. Mamy wycięty z obu stron kabel, żeby nie musieć się zastanawiać, którą stroną ten kabel włożyć do urządzenia, żeby nie uszkodzić portu. Na koniec producenci wymyślili taki patent i on był stosowany. To jest jedna z największych wad standardu micro USB. Wyeliminowana została w ten sposób jedna z największych wad standardu micro USB, jeżeli chodzi o końcówki. Dystrybucja polska, wyprodukowana oczywiście w Chinach. Kabel micro USB i tutaj mamy informację o długości. Mamy dwa kable, oba o długości 2 metrów i oba tylko 1,5 ampera. Baseus chyba nie oferuje szybszych kabli w standardzie micro USB. Nie wiem, czy to jest ograniczenie związane ze standardem, czy też po prostu no, ciężko będzie urządzenia. Chociaż nie może być ograniczenie ze standardem, bo pamiętam, że miałem Galaxy S4, który miał 2-amperową ładowarkę, więc 10-watową, więc no tutaj to nie jest ograniczenie standardu, ale większość tych kabli Baseusa, przynajmniej 2-metrowych, niestety w micro USB ma tylko 1,5 ampera. Zobaczmy, co w środku, w opakowaniu, słuchajcie. Standardowo mamy blister, naklejkę, kartę gwarancyjną i sam kabelek, tym razem w wersji czerwonej, a są chyba jeszcze wersje, słuchajcie, jeżeli mi się wydaje, srebrne. Tutaj mamy logo USB, tu mamy logo, nazwę producenta Baseus i ten podwójny, słuchajcie, port, który jest tak naprawdę, tak jak powiedziałem, rozwiązaniem problemów związanych z końcówką micro USB, która nie jest symetryczna. W nocy zawsze jest problem pod tytułem, jak to, słuchajcie, podłączyć. No tutaj takiego problemu nie ma, jak podłączycie, tak wejdzie, powinno wejść. Ja lubię te końcówki, mam kilka takich kabli. Może gdyby szybciej wprowadzono ten standard, to USB typu C nie zadomowiłby się tak na rynku, chociaż nie ma co żałować, bo USB typu C jest po prostu lepszy pod każdym względem. Jest nowszy, natomiast ja bym jeszcze całkowicie micro USB do muzeum nie odsyłał, bo sporo urządzeń jeszcze z tego interfejsu konektora korzysta. Jeżeli chodzi o kabel, dosyć sztywny, opleciony nylonem. Wygląda solidnie, ma oczywiście rzep do organizacji kabla. Długo się zastanawiałem, jak przetestować dla Was ten kabel, no bo 1,5 ampera to taka dziwna wartość trochę, jak na dzisiejsze standardy. Ładowarka, power delivery na porcie A, 22,5 W max przy 2 amperach albo 1,5 ampera i 12 V. No, nie przekroczymy raczej tej wartości, bo ten powerbank ładuje się z prędkością 2 ampery max przy 5 V, co daje nam 10 W. I teraz tak, ja nie wiem w ogóle, czy jakiekolwiek urządzenia na mikro USB przekraczają, słuchajcie, 10 W. 10-12 W ładowania. Chyba w praktyce maksymalny prąd.
No dobra, podłączyliśmy wtyczkę. Ładować się ładuje. Teraz sprawdźmy, jakie parametry mamy, jeżeli chodzi o ten sprzęt. 6 W mniej więcej, no ale ponad 1 amper na pewno przepuszcza. Jeszcze raz go wyłączę, żeby na nowo negocjował prąd i napięcie. No mamy 6 W, słuchajcie, i 1,5 1,2 ampera, tak w praktyce zapewne. Czyli teoretycznie te 1,5 W może w sprzyjających warunkach wyciągniecie. Chociaż musiałby być chyba sprzęt, który ładuje się z napięciem 9 V, żeby to w praktyce mogło wykorzystać te 1,5 ampera, no bo w tym momencie mamy tylko około 8 W, czyli idealny kabel na wolne ładowanie nocne, jeżeli ktoś chciałby nie martwić się o szybkie naładowanie baterii, za szybkie naładowanie baterii, aby jej nie obciążać, nie rozgrzewać. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że takie kable jeszcze mają rację bytu, czy opłaca się w ogóle w takie kable inwestować środki. Przypominam, 1,5 ampera i 2 metry długości. Czy używacie jeszcze kabli micro USB, czy już przerzuciliście się w całości na USB typu C? I ile byście byli skłonni za taki kabel zapłacić? Oczywiście, jeżeli podobał Wam się materiał, to proponuję pozostawić łapki w górę, jakiś komentarz, to na pewno motywuje mnie do kręcenia kolejnych filmów. A jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, tak aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze tutaj Wam gdzieś dorzucę jakieś inne filmy o kabelkach. Jak już oglądacie ten materiał, zapewne interesuje Was tematyka kabli i być może któryś z tych filmów Wam się spodoba, więc tutaj gdzieś linki do materiałów.